Witam w kolejnym odcinku, kolejnego dnia prosto z Kambodży. Dzisiaj zabiorę Was do lokalnego fryzjera, bo już zarosłem bardzo mocno. No to ruszamy. Dom zamknięty, motor odpalony, możemy jechać. Znalazłem fryzjera obok mnie, dosłownie z pół kilometra. Jakoś się dogadałem. Mam nadzieję. Zobaczymy po wyniku końcowym. No, już obcięty. Nie wiem, czy lepiej, na pewno wygodniej na tą pogodę. A tak wygląda fryzjer. A tam ja mieszkam. Pół dnia ich ostatnio szukałem. Patrzcie, gdzie oni sobie zrobili skryjówkę. W starej rynnie tutaj. Taki pomysł się pojawił w komentarzach, żeby jakoś nazwać koty. No to możecie napisać w komentarzach. Może zrobimy tak, że który tam będzie miał najwięcej lajków, takie nazwiemy. Kotka, dwa małe, jeden rudy, drugi taki szary. Ten rudy bardziej do mnie wychodzi, a ten szary zawsze się chowa. Boi się ludzi. No i chyba też dlatego koty się wyniosły raczej na podwórko. Rzadko zachodzą do domu. Lękliwy bardzo jest ten szary kot. No, może z czasem się oswoi. Także piszcie w komentarzach i który tam będzie miał najwięcej lajków, tak nazwiemy koty. Się urządzam i pojechałem szukać lodówki. Nawet fajny sklep znalazłem, taki większy. I w nim nawet nie jest tak drogo. Taka lodówka wysoka, gdzieś na 1,70 m, 309 dolarów. No w przeliczeniu na złotówki to teraz dosyć sporo wychodzi, bo dolar jest drogi, ale jak był tańszy, to nie jest tak źle. Taka 305, te już ponad 600, myślę, że taka za około 300, 1,70 m wysoka, z zamrażalnikiem powinna mi starczyć. Tutaj się tak przejdę między alejkami, możecie zobaczyć sobie ceny. To porównacie. Mikrofalówki. O, kuchenkę muszę kupić, akurat jest promocja. To pewnie wezmę naraz. I kuchenkę, i lodówkę. Klimatyzacje gdzieś od 300 dolarów się zaczynają. O, wiatraki na ścianę też by mi się przydały. Wszystkie ceny, jak widzicie, są podane w dolarach. Pralki są dosyć drogie, ale pralki to nawet nie mam zamiaru kupować, bo tu pralnie są tak tanie i się dostaje wyprasowane elegancko, że to się nie opłaca. Jeszcze przejdę z Wami na zewnątrz. Tutaj jest wystawionych trochę rzeczy z promocji. Też możecie sobie zobaczyć ceny. Ciężko mi powiedzieć, czy jest taniej, czy drożej niż w Polsce, bo już naprawdę nie wiem, po ile takie rzeczy teraz są w Polsce. No ta jest jeszcze całkiem fajna, 309 dolarów. No to chyba nawet taka sama. Wszędzie zobaczyć. No, to tyle a propos cen elektroniki. Korzystając z okazji, że jestem w centrum, bo oglądałem te lodówki, sprzęt, zaszedłem sobie na dobrą kawę
i coś przekąsić zachodniego. Raz na jakiś czas można. Tutaj macie menu. Chcecie sobie zobaczyć ceny. Tutaj są drogie kawy, ale naprawdę dobre. Polecam, za to jedzenie jest tanie. Widzicie, tutaj macie zachodnie, tutaj macie lokalne. Obiad za 2 dolary, nawet za niecałe 2 dolary można zjeść. Soki wyciskane po 2 dolary. Przyjemnie jest tutaj, schludnie. Raz na jakiś czas dla odmiany do typowych kmerskich lokalnych restauracji można się wybrać. Kawka już przyszła. Ice Mocha, moje ulubione. A tak się prezentuje dzisiaj mój super niezdrowy obiad. Zapłacone. Za wszystko wyszło 6 dolarów. 24 tysiące rili, czyli ich waluty. A ja jadę z powrotem do domu. Taki domek dla kotów skonstruowałem, ale nie chcą w nim siedzieć. Wolą rurę. Znaczy starą rynnę. Coś im się tam najbardziej spodobało. Nie chcą ani w domu, ani w tym domku. Tylko tutaj, w tej rynnie im się najbardziej podoba. Teraz mają obiad. Albo już nawet podwieczorek. No nic, no. Niech sobie siedzą, gdzie im lepiej. Gdzie im wygodniej. Tutaj rzadko ktoś się kręci, może dlatego tutaj lubią siedzieć. Przypominam o wymyślaniu imion dla kotów. Piszcie w komentarzach, dawajcie tam lajki, kto tam najwięcej lajków uzbiera. Tak koty nazwiemy. 3 imiona do wyboru. O, tylko nie wiem, czy te kociaki to kotki czy koty. No to można podać i tak, i potem jak będzie wiadomo, to się wybierze. Nie będę ich teraz łapał, sprawdzał, bo one boją się ludzi, się denerwują, jak się za blisko podejdzie. To tyle na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie. Jak możecie, to udostępniajcie. Może trochę bardziej gdzieś się rozejdzie ten kanał. Może trochę się jeszcze rozwinie. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro z Kambodży.